Stając u progu swojej artystycznej drogi, Ksawery Dunikowski napisał: jesteśmy w przededniu zupełnie nowej sztuki, ale ona będzie dopiero za jakieś 30-40 lat. Jak dobrze poszukać, to można ją zobaczyć już teraz. Tylko że teraz robią ją ludzie nie mający o niczym pojęcia. Ale za 30 lat przyjdą tacy, co już będą to umieli wyrazić doskonale. Wtedy wszyscy zobaczą i uwierzą w nową sztukę. Urodził się Dunikowski w Krakowie w roku 1875. Studia artystyczne, rozpoczęte w Warszawie, kontynuował w krakowskiej akademii. Nauczyciele tej miary, co Alfred Daum i Konstanty Laszczka, wszczepili mu fascynację epoką, która nadchodziła. Człowiek chce siebie odnaleźć na nowo. Nigdy człowiek nie był tak mały. Nigdy radość nie była tak daleka. Nigdy nie przejmował go taki lęk. Człowiek przyzywa swą duszę, wraz krzyczy i szuka w głąb mroku. Woła o ducha. Trudna jest prawda uczuć ludzkich rzeczy. Tracą ciężar zanurzone w mowie, ale także w milczeniu, jak łodzie bez steru toną, cień je okrutny przenika. Ty godniejsza siły niż królowie, jaśniejsza od blasków miecza, nie będziesz miała pomnika. Nie stawia się pomników charakterom i smutno mi, gdy myślę, zostawię po tobie